Dzień dobry, cześć i czołem, boom, headshot, dogmitem. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku moich urojeń. Będzie to, jak zwykle, specjalny odcinek dla mnie, powiedzmy, bardzo taki osobisty, prywatny. Dlaczego? No myślę, że zaraz się przekonacie. Poświęcę go dzisiaj sprecyzowaniu jakby swojego podejścia do serii Fallout. Od razu, jak myślę, seria Fallout, kojarzy mi się ona z mojej świętej pamięci z wspaniałym dziadkiem i każda gra przywodzi jakieś wspomnienia. Za każdym razem, kiedy patrzymy na pudełko jakiejś gry, bądź gdy ją odpalamy, bądź gdy zwyczajnie figuruje na wydzielonej półeczce, zawsze przywołują jakieś wspomnienia, które towarzyszyły podczas bawienia się w nią, jakieś właśnie osobiste sytuacje, kwestie bliskie naszemu sercu, mające jakieś istotne znaczenie dla naszego życia. Taka jest właśnie dla mnie seria Fallout. I dzisiaj zamierzam wam troszeczkę o tym poopowiadać, czym generalnie ta seria dla mnie jest, czym poszczególne odcinki Fallouta dla mnie były, są i na bank będą. To nie podlega żadnej dyskusji. I tak jak mówię, na początku powiem wam, jak ta cała moja bania na ten świat postnuklearny, palony bezlitosnym, radioaktywnym słońcem się u mnie, powiedzmy, zaczynał to zamiłowanie, jak prosperowało przez lata, jak się rozpoczęło. Wszystko miało miejsce bodajże w połowie lat 90., kiedy generalnie dominowały takie gry jak strzelanki Duke Nukem 3D, Quake, różne obozy z tym związane. A jeśli chodzi o gry takie w RPG, z elementami RPG, no to właśnie był, powiedzmy, bastion, grupa osób, miłośników Diablo i bastion miłośników gier właśnie z kategorii Fallouta. Tu chodzi oczywiście o pierwszego Fallouta, którego mam tutaj oczywiście ze mną. To jest cholernie unikatowe pudełko, jest to jedno z niewielu. Praktycznie nie do dostania w tym momencie, albowiem zwróćcie uwagę, ono jest poziome. Wtedy były głównie pionowe, mało tego, widnieje tu też magiczna cena 165 zł, okazyjna cena. Także no wiadomo, no teraz Fallouta można zdobyć tam za kilka złotych. Ale no pudełko jest fantastycznie wykonane, tak zrobione właśnie na taki bardzo taki styl retro. Specyficzną ma taką, powiedzmy, powierzchnię, taką draperię, taką, no nie zamszową, wiadomo, to nie jest zamsz, ale no specyficzne jest to pudełko w dotyku i przede wszystkim jest ogromnie istotne dla całego mojego gamingowego życia. Przejdźmy do meritum. Był tydzień bodajże przed świętami Bożego Narodzenia, kiedy właśnie dziadka poprosiłem o tą grę, sprezentował mi ją, babcia mi ją zapakowała, ona właśnie już pod choinką przygotowaną, ustrojoną widniała, egzystowała tydzień wcześniej, jak wspomniałem. No ale co, no Rojcio nie mógł wytrzymać i zakradł się po cichu właśnie pod tą choinkę, korzystając z okazji, gdy akurat nikogo nie było w tym pokoju, gdzie ta choinka się znajdowała. Wziąłem ze sobą nożyk, delikatnie rozprułem właśnie to pudełko i wysunąłem płytkę. I od razu pobiegłem do pokoju, bo wtedy komputer miałem tylko u dziadka, właśnie na weekendowe, właśnie takie gamingowe wyjazdy. Wtedy akurat miałem kontakt właśnie z grami tylko i wyłącznie, no, ale to może materiał na inną okazję. No i co? Odpaliłem, odpłynąłem i zakochałem się w tej grze. Gra pochłonęła mnie bez reszty, potem już pudełko egzystowało tylko pod choinką, niosąc sobie tylko w sumie instrukcje, jakieś tam materiały promocyjne, a ja już sobie szpilałem takie, wiadomo, standardowe palenie Janka. O, Fallout, ale super, ekstra, gra już dawno była w napędzie, hulała i tam poziomy były ponabijane. I no tak jak mówię, no dziadek kupił mi tą grę i powiedzmy ta miłość do dziadka przeniosła się na miłość do serii, a miłość do serii przeniosła się, powiedzmy, spotęgowała tą miłość do dziadka, do osoby cholernie mi bliskiej, do osoby jakby takiej będącej najlepszym przyjacielem z dorosłych.
i z dziadkiem mogłem pogadać na każdy temat. Głównie tutaj łączyły nas kwestie beletrystyczne, zamiłowanie do właśnie historii Wołoszańskiego, różnych takich też powiedzmy artykułów, albumów, książek poświęconych uzbrojeniu właśnie w pierwszej, drugiej wojny światowej. Także zawsze z dziadkiem ja mogłem o czymś pogadać. Zwierzałem się zawsze z takich cholernie prywatnych, osobistych kwestii. Z nim zawsze to obgadywałem. Po prostu roztaczał między sobą taką cholernie fajną, pozytywną aurę. I gdy dziadek odszedł, zginął tragicznie, no przeżyłem to cholernie. Nie mogłem się pozbierać 2 lata, musiałem się jakoś z tym borykać. No, ale wiadomo, czas powiedzmy leczy rany. Co nie zmienia faktu, że dalej jak o nim pomyślę, czy jak posłucham piosenki One of Us, Joan Osborne, to no nie ma bata, no łza się pojawia i jestem bezsilny, generalnie są cholernie uczuciową. Wbrew pozorom no potrafię się wzruszyć. Tyle jeśli chodzi o wyjaśnienie, kim ten wspaniały człowiek dla mnie był, ile w życiu mi pomógł, zainspirował i przekazał, czy to wiedzy, czy jakichś fajnych, sympatycznych sytuacji, wspólnego pójścia do kina, chociażby na szeregowca Ryana, czego nigdy nie zapomnę. I tyle, ale przejdźmy teraz, powiedzmy sobie spokojnie, do właśnie tej serii Fallout, począwszy od jedynki. Na razie skupię się na całym, powiedzmy, świecie postnuklearnym, który tak na bardzo poważnie wdrożył, powiedzmy, taką scenerię, uniwersum do gier RPG i nie tylko. Kiedyś napisałem właśnie na łamach Gola taki artykuł Nuklearne Jutro i tam przeanalizowałem wszystkie gry od początku bodajże do końca, które korzystały z tego świata i dlaczego ten świat jest tak atrakcyjny dla wielu osób. Także polecam wam serdecznie, możecie sobie wpisać w Google, Rojo gry online, Nuklearne Jutro. Tylko jak mówię, to wymaga abonamentu, także być może jeśli nie macie abonamentu, to będziecie mieli okazję przejść tylko pierwszą stronę. Jeśli macie abonament, to serdecznie zapraszam do lektury. Tutaj jak powiedzmy nie będę troszeczkę zapełniał tego materiału tym. Powiedzmy dziadek był priorytetem. No i przede wszystkim oczywiście gra Fallout. Jak najbardziej, ale tak jak mówię, jeszcze raz podkreślam, to są dla mnie elementy cholernie takie, no, tak zintegrowane, że koniec. Ja mam coś takiego, że w każdą rocznicę, powiedzmy, śmierci dziadka odpalam jakąś część Fallouta i robię sobie rundkę, żeby po prostu jakoś powspominać. Ta czynność, jak i to, co robię teraz, powiedzmy, traktuję jak i taki właśnie trybut dla tego wspaniałego człowieka. No i co, kochani, no, dlaczego akurat kupiłem ten świat, dlaczego kocham tą serię, dlaczego wszyscy wiedzą, że jak wychodzi najnowsza część, to Rojo na nią czeka i Rojo na pewno w nią zagra i Rojo na pewno się na temat Fallouta wypowie przy wykorzystaniu różnych form przekazu. Ta jest, powiedzmy, pierwsza, jeśli chodzi właśnie o wizualną autoprezentację w tej mojej bani. No i co mamy? Mamy brutalnie, bezlitośnie palone nuklearnym słońcem pustynię, wszechogarniający, powiedzmy, defetyzm, taką troszeczkę eskapistyczny motyw drogi przetrwania, konieczności poradzenia sobie w niesprzyjających warunkach. Fantastyczna też sprawa dla antropologów kulturowych, czy właśnie socjologów, gdzie mogą, powiedzmy, przyjrzeć się różnym formacjom, różnym grupom społecznych, które występują właśnie w grach serii Fallout, czy jest to właśnie różnego rodzaju plemiona, wyznania, ugrupowania, właśnie religie, stowarzyszenia, gildie i tak dalej. Każdy, powiedzmy, jakąś swoją konstrukcję, jakiś cel rozpoznawany, uzbrojenie, ubiór, ideę bądź historię i to jest też fantastyczne pod tym kątem. Wszystko okraszone właśnie, tak jak mówię, w tym takim klimacie przetrwania. Wszystko jest takie, powiedzmy, pokryte rdzą, wysłużone strzelby, zdezelowane auta, chałupy robione z takich podstawowych elementów, które mają zapewnić jakąś podstawowy byt czy egzystencję. Dochodzi do tego fantastyczna ścieżka dźwiękowa, to oczywiście pamiętne intra w Ink Spots Maybe z pierwszego Fallouta, z drugiego Fallouta, to jest Louis Armstrong, A Kiss to Build a Dream On, I Don't Want to Set the World in Fire, z kolei z trójki. I wszystko utrzymane, tak jak mówię, w formie takiego, powiedzmy, zatrzymania się czasu,
gdzie bronie prymitywne kontrastują fantastycznie z tymi broniami potem nowoczesnymi, ale wszystko właśnie w świecie, w środowisku, w klimacie, w atmosferze, no takiego powiedzmy technologicznego zastoju, takiej petryfikacji jakiegokolwiek rozwoju czegokolwiek. Oczywiście kolejny element, który wpływa na to wszystko, czyli takie powiedzmy jawne odwołania, twórcy nie kryją właśnie Interplay przy tworzeniu gry, że inspirował się przede wszystkim takimi filmami jak The Day After, czy oczywiście pamiętne Mad Maxy. Co tam jeszcze? Kolejna sprawa to oczywiście raz, że RPG, raz, że ten świat postnuklearny, dwa, że dziadek, a trzy, że fantastyczna implementacja, taka oryginalna rozbudowa właśnie systemu, tam wiadomo, special, potem w połączeniu z VAT-em przy następnych odsłonach. No i co jeszcze? Oczywiście nieśmiertelne perki, jeden z najprzyjemniejszych elementów rozwoju postaci, motyw takiego oczekiwania, a jeszcze trochę i będę mógł sobie wybrać perka i akurat coś sobie tam dodam, coś sobie ulepszę, będą z tego jakieś realne korzyści, także no fantastyczna sprawa, zawsze się cieszyłem, a teraz będzie ten level, od którego odblokuje mi się kolejna możliwość wybrania perka. Oczywiście no fantastyczna atmosfera, dialogi, implementacja systemu turowego, strasznie wciągająca kwestia, potem oczywiście zmodernizowana, ulepszona pod kątem aplikacji zwolnionego tempa w systemie VATS, od części trzeciej plus wszystkie DLC, no i oczywiście część kolejna, nieformalna, czwarta, czyli New Vegas, wraz z DLC. Nie pamiętam, jak to wyglądało w skasowanym projekcie Van Buren, który tam swego czasu ważył 135 megabajtów i był dopobrany właśnie w jakiejś takiej totalnie hardkorowej wersji pre-alpha. Bo oczywiście jeszcze jedna wersja, chyba bodajże Brotherhood of Steel na PlayStation 2 bodajże, ale nie miałem niestety okazji zaznajomić się z tą grą, zobaczyć co ona oferuje, albowiem raz, że nie jestem posiadaczem właśnie tej konsoli, jak wspomniałem, a dwa, że podobno to straszny kupsztal się okazał. No nic, no bywa. Bywa. Wiadomo, no w oczekiwaniu na kolejne części człowiek starał się posiłkować jakimiś powiedzmy grami zastępowymi, poczekajkami na kolejną odsłonę mojej wspaniałej serii. To jest to, między innymi, co zrobiłem gameplay z gry The Fall Last Days of Gaia. Bardzo, bardzo fajna gra, chyba najlepsza obok Falloutach dla mnie osobiście. To jest moje prywatne, ściśle subiektywne zdanie. No i co? Kwestia kolejna to jest taka, że ten świat aż chce się eksplorować, chce się go poznawać. On strasznie mobilizuje, intryguje, raczy różnymi sytuacjami. Tutaj akurat mocno bije do części tych już wiadomo 3D od Fallouta trójki, przede wszystkim po New Vegas, czyli po prostu gdzie w każdym elemencie na mapie, w każdej jakby ukrytej lokacji, chacie, grocie, krypcie, schowku czyha na nas coś, co jakby wynagrodzi nasze zamiłowanie do totalnego exploringu tego świata przedstawionego. Coś wspaniałego. Chce się to odkrywać. Można kupić ten świat. Fantastyczna, jeszcze raz podkreślam, atmosfera. Wiem, że się powtarzam, ale tutaj to słowo ono jest jakby nierozłączne z tą serią. Okej, to teraz może przejdziemy do... Dlaczego diabetycy mają lepiej, jeśli chodzi o wczucie się w klimat postnuklearny? Albowiem zawsze mają przy sobie steampaki i radaweje. Albert Einstein powiedział kiedyś, że nie ma pojęcia, nie wie jak będzie wyglądała trzecia wojna światowa, ale na bank w czwartej wojnie światowej ludzie będą bić się na maczugi. Także dramatycznie pokazuje to, jakie mogą być konsekwencje ludzkiej głupoty, dążenia do dominacji, złego wykorzystania, powiedzmy, głowic nuklearnych.
Także tak samo jak we wszystkich grach serii Fallout dochodzi do sytuacji takiej bardzo klimatycznego początku właśnie w przygody w tym brutalnym, powiedzmy takim bezlitosnym, niebezpiecznym świecie, gdzie zaczynamy właśnie, tam się zawsze podobało, szczególnie właśnie w dwójce, bo w jedynce te powiedzmy bronie palne dosyć szybko, za szybko się w pewnym momencie pojawiały, gdzie zaczynamy od jednego granatu, powiedzmy, którym nie potrafimy w ogóle rzucać, dzidy jakiejś w ogóle szmaty dającej mało do armora, garści kamieni i jednego worku leczącego podstawowe rany. Wszystko po to, żeby skończyć właśnie we wspomaganej, ciężkiej, zaawansowanej zbroi z miniganem atomowym czy karabinem plazmowym. Także taki bardzo fajny, wiadomo, od zera do bohatera, typowy właśnie taki chosen one, wybrany. Wiadomo, w pierwszej części była w to konieczność uratowania swojej krypty, znalezienia, powiedzmy, takiego urządzenia filtrującego wodę, takiego destylatora, water chipa. W dwójce było to, powiedzmy, konieczność odnalezienia, reaktywacji, powiedzmy, jakiejś sanacji własnej wioski, jej egzystencji za pomocą Gecko bodajże, Garden of Eden Creation Kit. Także powiedzmy, każda gra, zarówno to seria Fallout, jak i inne im podobne, miały swoje, powiedzmy, cele, główne zadania, bardzo klimatyczne. W trójce, wiadomo, pogoń za ojcem. Oczywiście zapomniałem tutaj wspomnieć o takim trochę spin-offie, niekoniecznie jakoś super przyjętej grze, mianowicie Fallout Tactics, gdzie ludzie, powiedzmy, czekali na pełnoprawną właśnie trójkę, a dostali, powiedzmy, taką właśnie hybrydy RPG-a ze strategią taktyczną. Mi się ona strasznie podobała, mi się z nią bardzo fajnie grało. Tak samo jak właśnie we wspomnianym The Fall, Last Days of Gaia, jak i Fallout Tactics. Bardzo mi się podobało to, że możemy, jak powiedzmy, na szerszą skalę, w pewien sposób pełnoprawnie korzystać z pojazdów. To był oczywiście taki, powiedzmy, statyczny highwayman z Fallouta dwójki i słynne bugi bez patcha powiedzmy, zgubieniem bagażnika, jak i właśnie zdezelowane, zardzewiałe, no, totalny taki hardkorowy ząb czasu w przypadku właśnie różnego rodzaju środków lokomocji właśnie we wspomnianym Tactics'ie. Także mi się to podobało, tą serię bardzo dobrze pamiętam. Mam ją, powiedzmy, tutaj zintegrowaną właśnie w sadze, Fallouta. Tu mam oczywiście to w pudełko, bardzo mi bliskie z różnych powodów, o których dzisiaj wspomniałem, jedynki, Fallout dwójka, Fallout trójeczka, także kocham tą serię, mam, jak widzicie, na to dowody, Fallout New Vegas z kolei. I powiedzmy, Fallout 2 dla jedynki był tym, czym Terminator 2 dla jedynki. Wszystko, powiedzmy, było lepsze, ciekawsze, fajniejsze, bardziej klimatyczne, bardziej rozbudowane. Było to jakby to samo, ale wszystko, powiedzmy, pewne elementy zostały ulepszone, zmodernizowane, uatrakcyjnione na wielu gruntach, na wielu płaszczyznach. I kiedyś puściłem takie porównanie, któremu jestem dalej wierny i szczery w tym wszystkim, mianowicie, że Fallout 2 była tym samym dla Fallouta jedynki, co Fallout New Vegas dla Fallouta trójki. Czyli tak jak mówię, wspomniana analogia, anegdotka, o której przed chwilą wspomniałem, którą wygłosiłem, czyli więcej, lepiej, ciekawiej, bardziej imersyjnie, powiedzmy, angażująco. Co na tą imersję ową, której poświęcę następny odcinek, co się z nią wiązało? Różnego elementu, powiedzmy, smaczki, czy easter eggi, czy odwołania, powiedzmy, do popkultury, klimatów retro, muzyka właśnie Marka Morgana, czyli te wszystkie ambienty, ścieżka audio w tle, wspomniane frontiery muzyczne otwierające w intra, czyli w grupa Ink Spots, I Don't Want to Set the World in Fire właśnie do trójki, czy do jedynki Maybe, czy Louis Armstronga Kiss to Build a Dream on do dwójki. Wszystko, cała ta masa tych wszystkich elementów połączonych, zintegrowanych razem dała, no, po prostu grę ponadczasową, grę piękną, którą po latach można grać, kupować. Ten klimat jest to coś wspaniałego.
Dodatkowe elementy, no to wiadomo, pamiętna postać właśnie Pip-Boya, obrazująca właśnie różne statystyki, umiejętności, czy właśnie perki, tagi. Inna sprawa to też, że sobie tak powiedzmy, grając w Fallouta jedynkę, głównie potem też w dwójkę, zawsze u dziadka sobie puszczałem na wieży płytę U2, ten pierwszy The Best Of, i ona idealnie, większość kawałków super pasowała do tego klimatu w eksploracji, poznawania tego pięknego świata Fallouta. Chociażby utwór Where the Streets Have No Name, bardzo adekwatna sprawa, coś wspaniałego. Także z mojej strony wam bardzo serdecznie polecam tą serię. Wiadomo, no, ja mam do niej wyjątkowe, osobiste podejście, przywodzące na myśl właśnie w postać wspaniałego człowieka, właśnie mojego kochanego dziadka Wiktora. Inna sprawa też, odwołując się do tej eksploracji, czyli różne czyhające na nas ukryte questy, zadania, czytania tych, powiedzmy, datadisków, gdzie powiedzmy tam urwane konwersacje, no wszystko, tak jak mówię, taka tragiczna, defetystyczna, smutna, przygnębiająca nieraz, ruszająca jeszcze częściej nuta, praktycznie na każdym kroku eksploracji tego wspaniałego świata towarzyszyła naszemu protagoniście, nam, na każdym kroku praktycznie, no coś wspaniałego. Także tą serię wam absolutnie serdecznie polecam. Stąd powiedzmy, wiadomo, ten mój YouTube'owski nick RoyoV13 to oczywiście Vault. Vault 13 to oczywiście odwołanie do pamiętnej krypty rodzimego domu naszego protagonisty z pierwszej części. Też jeśli jesteście zainteresowani, to napisałem swego czasu potężne poradniki do Fallouta 1, Fallouta 2, w których to posiadanie możecie wejść dzięki serwisowi gry online. Co jeszcze, kochani? Dokładnie tak, przepraszam. Zapomniałem wyciszyć komórki. Już. Jest. No tak, bywa. Żeby było tak w klimacie, bardzo chciałbym wam polecić w ramach rekomendacji wyjątkowo dwa bardzo fajne utwory. Pierwszy to jest It's the End of the World as We Know It, R.E.M., bardzo tak mocno odwołujący właśnie się do takiego, no, klimatu wiszącej w powietrzu zagłady. Utwór kolejny to jest One of Us, Jean Osborne. Za każdym razem, kiedy go słucham, to w ogóle cały czas mam właśnie tego dziadka, tą tragiczną sytuację przed oczyma. Także wspaniały utwór. Pierwszy jakby do Fallouta, ten do dziadka. No i film, mianowicie, no taki film się już w sumie rzadko kiedy robi, taki powiedzmy trochę niedoceniony, on tak przeszedł niezauważony troszeczkę film z Timem Rothem, mianowicie 1900 Człowiek Legenda. Piękna historia. Nie będę tutaj mówił o tym filmie. Jeśli oglądaliście, no to wiecie, o czym mówię. Jeśli nie, to koniecznie musicie ten film zdobyć i obejrzeć. No, Człowiek Legenda w odwołaniu do osoby, której zawdzięczam cały ten wspaniały świat Fallouta, jak najbardziej słuszna i nieprzypadkowa. Także, kochani, no, pragnę jeszcze wam tutaj zacytować siebie z jednego z artykułów, żeby powiedzmy podkreślić i pożegnać się z wami czymś takim. Dlaczego świat postapokaliptyczny nas tak pociąga? Dlaczego inspirują nas konsekwencje ludzkiego błędu? Co wpłynęło na niezapomniany klimat Fallouta, który, nie ukrywajmy, był standardowym przykładem wszystkiego, w sumie o czym dzisiaj wspomniałem i napisałem w kilku artykułach w swoim życiu. Opad radioaktywny, śmierć milionów ludzi, mutacje, nowe dewiacje i ludzie, którzy niczego się nie nauczyli. Na czym polega nasza fascynacja postnuklearnym światem? Na strachu, ciekawości czy chęci wiedzy o realnych skutkach atomowego pokera? A może po prostu kiepska ocena w szkole, nieudana randka czy też kłótnia z najbliższym jest niczym w porównaniu z walką o życie, którą musimy toczyć w wirtualnym pokorzelisku? Czas pokaże. Oby tylko wizje twórców gier nuklearnego jutra nie były samospełniającym się proroctwem. Kochani, to był bardzo taki, powiedzmy, osobisty materiał, bardzo mi bliski. Planowałem go dłuższego czasu zrobić, podchodziłem kilkukrotnie, jak to zrobić, żeby
to miał rację bytu i żeby po prostu dziadkowi właśnie jakby poświęcić taki, nazwijmy to, trybut dla jego osoby. Mam nadzieję, dziadku, że jak mnie słyszysz, to nic, kochani. Żeby nie było, dziadek był jajcarzem, kawalarzem, wspaniałym człowiekiem, także na pewno by się nie obraził, że wmontuję taką wstawkę do tego, ale boom, headshot wszystkim, bez wyjątku. Bardzo dziękuję wam za uwagę, że dotrwaliście do końca bardzo osobistej historii waszego roja. Trzymajcie się, hej.